Jeśli się nasuwa pytanie, to co z tym tekstem należy zrobić? Przerobić na rozporządzenie, na ustawy, zanieść do Sejmu i je przeforsować. Tylko tak to trzeba robić. I to inaczej... ma to być uchwała Zarządu Okręgu Płocko-Ciechanowskiego. Kto to przeczyta? No nie wiem. Nie, ma... Wtedy, kiedy to się odbędzie. Ma to, to przeczytacie. Kto to zrozumie? Pójdzie do segregatora i koniec. Zgadzam się. No to jaka jest droga, żeby to trafiło... No właśnie przed chwilą ci powiedziałem, trzeba zrobić z tego rozporządzenia i ustawy, skonfrontować z tym, co jest, tak jak są zapisy teraz, znaleźć miejsce ludzi, którzy się tym Sejmie zajmują, włazić na tę komisję i zacząć to lobbować. To jest bardzo prosta rzecz. Tutaj na sali było mnóstwo stowarzyszeń i fundacji. I to trzeba robić, naprawdę, bo to inaczej tego nie... Robię to od 6 lat. I wierzcie mi, jestem strasznie skuteczny. No to my chcemy tak robić. Ja mam 100% trafień. Jeszcze nie było, żebym proszę czegoś... Proszę nas nauczyć, jak to robić. Nie, no właśnie wam mówię, jak to należy zrobić. Jak... Nie, bo wiesz, ty mówisz tak, trzeba iść i rozmawiać. No to trzeba no wszystko jest uzależnione od problemu, który chcemy zrobić. No weźmy pod uwagę na przykład, powiedzmy, fermy. No jeżeli powiemy właścicielom, że dobra, to, no to kończymy z tym, z tą zabawą, nie będziecie zarabiać pieniędzy, no oczywiście w życiu nie wygramy. Znaczy, że trzeba zaplanować i nałożyć na nich obowiązki. Ale te, no oni na tych obowiązkach, nie mogą stracić. Bo oni natychmiast się odwrócą tym i powiedzą, nie, w dupie to mamy, nie, w ogóle nie chcemy tego mieć, to nas będzie kosztowało. Nie, nie. No trzeba wymyślić takie obowiązki, na których oni zarobią. Zarobią. Rozumiecie? Przecież ja napisałem poprawkę w ustawie wiatrakowej. Oczywiście, że tak. Pomysł taki jest. Znaczy nie jest, tylko jest napisany. Słuchajcie, ja napisałem poprawkę do ustawy wiatrakowej. Tam jest H razy 10, prawda? A ja napisałem razy 7. Obniżającą wielodajność. Dlaczego ja to zrobiłem? No, dlatego to zrobiłem, żeby pójść wynegocjować od wiatrakowców program partycypacyjny. To znaczy, chcesz stawiać wiatraki? Dobra, to będziesz miał te razy 7, ale dasz w oddziaływaniu ludziom, którzy tam są, dasz instalacje fotowoltaiczne, założycie klaster czy tam spółdzielnię i będziecie razem produkować prąd. No ja wiedziałem, że oni się na to nie zgodzą. PSEF wziął i przyniósł śmieszną no, po prostu propozycję, ale walka była do samego końca. Mieli szansę i mogli to zrobić. I uzyskaliby to. Te wiatraki dalej by stawiali, razy 7, tam były oczywiście repowering i tak dalej, byśmy to bardzo mocno obostrzyli, ale dzięki temu rozwinęłaby się lokalna społeczność. Przecież myśmy tam obliczyli, że ludzie mogą mieć 90% obniżkę na cenie energii dla tych, no na przykład jeżeli stawiasz 12 wiatraków, to z jednego wiatraka w ciągu roku, generalnie rzecz biorąc, można zasilić około 1200 gospodarstw. Z 90% obniżką. I to samo na przykład trzeba zrobić właśnie na fermach. Jeżeli on planuje budowę miliona jakichś tam kur czy czegokolwiek. Słuchaj, no nie wybudujesz tego. Chyba że, bo zawsze pieniądz nie może zwyciężyć. Chyba że nałożyłby na niego takie obowiązki, na których jednak on zarobi. To jest zupełnie inna metoda, bo to w ten sposób trzeba. Okej, okay, wiesz, dobra, to może masz dziękuję. w głowie masz jakiś pomysł, natomiast akurat to jest praktyka. Koszty dla tego przedsiębiorcy, a nie zysk. Ja rozumiem, że jak coś dasz, to też możesz zabrać. To jest doskonałe oczywiście. Iwona, czy masz ochotę zabrać głos? Nie, panowie świetnie jest temat. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Tak, tutaj szanowny panie Wietes. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję za wypowiedzi, dziękuję za zabranie głosu. Obiecuję, że w najbliższym czasie pojawią się takie zbiorcze materiały po tej konferencji. Myślę, że tutaj pan Jerzy udostępni nagranie, żebyśmy mogli sobie puścić to na stronie i żeby każdy miał okazję wysłuchać. Ja powiem jeszcze jedno na koniec, już na do widzenia. Ja myślę, że to jest dopiero początek. Dlatego, że dzisiejsze spotkanie pokazało, że nie tylko warto rozmawiać, bo to nie o to chodzi, żeby tylko rozmawiać, ale że z tego mogą wypłynąć bardzo konkretne wnioski i postulaty. Ja sobie bardzo skrupulatnie notowałem i w pamięci i na piśmie to, co Państwo żeście mówili, to, co
tutaj było powiedziane na głos i tak, co wyszło też między wierszami. I myślę, że te postulaty będą miały szansę na realizację. Ja nie mówię, że wszystko, ale proszę mi wierzyć, że to się odkłada, odkłada, odkłada i moimi kroczkami jesteśmy pójść w stanie do przodu. Bo tych tematów jest dużo, ale rozwiązania o dziwo są w zasięgu ręki. Ja myślę, że to, co na koniec tutaj kolega Janusz, czy był uprzejmy zauważyć, to może się okazać, że jesteśmy bliżej niż dalej przy niektórych rozwiązaniach. Dlatego, że jeżeli jest dzisiaj sprzyjający klimat polityczny do tego, żeby szukać tych rozwiązań, przecież to nie jest tak, że one się same pojawią, więc trzeba po prostu wymyśleć. I tak naprawdę ta inicjatywa intelektualna powinna wyjść od nas. Bo ja nie wierzę, że posłowie tak zajęci pracą, głosowaniem, bieganiem, lataniem, skakaniem po różnych tam instytucjach będą w stanie usiąść i tak intelektualnie wszystko wymyślić. Nie, trzeba po prostu pewne rzeczy spróbować podpowiedzieć. No to nie mówię, że mam wykonywać za nich tą pracę, natomiast podpowiedzieć w rozmowach, w analizach, przedstawiając projekty i postulaty. Podobny mechanizm, że działa w przypadku elektrowni wiatrowych, kiedy pewne postulaty się pojawiły i one zostały podchwycone. Myślę, że to jest ta ścieżka. Ale trzeba rozmawiać ze sobą, trzeba rozmawiać z posłami, szukać sposobów na przekonanie innych, bo może się okazać, że akurat to damy radę zrobić. Także ja kończąc tą dzisiejszą konferencję, chciałem wszystkim uprzejmie podziękować za przebycie, to jest szczególnie tych z daleka. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Ja chcę tylko powiedzieć, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, w których miejscach pracujemy, mamy szansę i swoją okazję i życie wykorzystać dla tego, żeby zrobić coś dla innych. Myślę, że to wtedy przyniesie odpowiednie efekty nie tylko dla nas samych, ale właśnie dla otoczenia. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Kłaniam się nisko i do zobaczenia przy najbliższej. Do widzenia.